kiedy chodziłyśmy na złomowiska. To było niezwykle fascynujące, jak na takim złomowisku się znalazło coś. Zwykle pokazuję Wam wnętrza o bardzo różnej stylistyce. Dzisiaj wnętrze monochromatyczne, bardzo delikatne. Dowiecie się, jaką rolę w nim odgrywa oświetlenie i będziecie mogli zobaczyć coś niesamowitego. Będzie to sufit, który wygląda jakby był zrobiony ze szkła, ale ze szkła nie jest. Poza tym zostańcie do samego końca, dlatego że chciałabym Wam wtedy pokazać niesamowity gadżet. Co to będzie? Przekonacie się sami. Zaprojektowanie tego wnętrza inwestorzy powierzyli projektantce Kindze Śliwie. Znajdujemy się właśnie w tym wnętrzu zaprojektowanym przez Kingę. Jaki to jest styl Kinga? Styl New Classic, czyli połączenie nowoczesności, ale z elementami takimi właśnie klasycyzującymi, ponadczasowymi. Krótko mówiąc, wyniknęło z naszych rozmów z inwestorem. No właśnie, jeżeli chodzi o wasze rozmowy z inwestorem, wiem, że zrobiłaś wcześniej dosyć dużo różnych projektów, wizualizacji, że te propozycje kolorystyki były bardzo różne, ale w końcu stanęło na tym, tak, że ta kuchnia, to wnętrze wygląda tak, jak wygląda. Ale opowiedz o tym, co było wcześniej. Zmieniliśmy całkowicie funkcję pomieszczeń, ponieważ brakowało nam takiej idealnej przestrzeni na zmieszczenie dużej, wygodnej wyspy w strefie wcześniej dedykowanej kuchni i postanowiłyśmy z moją panią inwestor zaadoptować garaż. Oczywiście było tutaj dużo wątpliwości, rozmowy z mężem, prawda, który w perspektywie miał budowę kolejnego elementu, ponieważ no, na szczęście udało nam się nieco nad bryłą domu również popracować. Po pokonaniu wątpliwości dom zyskał na metrażu oraz funkcjonalności, a domownicy cieszą się wymarzoną przestrzenną kuchnią. Wchodząc do sklepu z płytkami, zastanawiamy się, jak urządzić łazienkę. Tyle kolorów, wzorów, faktur, struktur, a ta akurat została zaprojektowana jako bardzo spokojna, właściwie monochromatyczna. Co to znaczy, że jest monochromatyczna? To znaczy, że tutaj dominuje jeden kolor, ale on może mieć różne nasycenie, może mieć różne odcienie. Tutaj akurat mamy do czynienia z kolorem piasku, ziemi, natury. Zresztą bardzo podobają mi się te butelki, które tutaj widzicie. Być może to są butelki przywiezione z jakiejś podróży. Widzimy tutaj różne piaski, różne kamyczki przywiezione z wakacji. To może być doskonały punkt wyjścia, doskonała inspiracja do zaprojektowania właśnie takiej monochromatycznej łazienki. Ważne było to, żeby akurat była wyspa, to było ważne dla inwestora. Tak. No i co było jeszcze najważniejsze? Chciałyśmy wykorzystać ponadczasowe materiały, czyli kamień naturalny, tutaj jest właśnie użyty granit. Podobały się nam również klasyczne tapety. Materiały miały być praktyczne, miały być nowoczesne, wielkoformatowe, ale jednocześnie takie, można powiedzieć, zapamiętane z przeszłości. Czyli to, co można powiedzieć o dworkowych wnętrzach, o akcentach, które pojawiały się, powiedzmy sobie, na końcu poprzedniego stulecia w kamienicach, naturalne materiały. No taka była po prostu wizja i efekt naszych rozmów. Bo ale tak, ty masz, jak wiesz, taki styl, czy to akurat to jest wnętrze zaprojektowane specjalnie pod potrzeby tego akurat klienta? Myślę, że temat stylu jest jakby pochodną dobrej kompozycji wnętrza, ergonomii, pomysłu na to, jak zaaranżować przestrzeń. Ja nie czuję się specjalistką w danym stylu. Nie chcę wpadać w taki jakby w rutynę, czy nie chcę zostać tak jak gdyby zaszufladkowana do konkretnych wnętrz, bo wiele, wiele satysfakcji daje mi praca nad stylizowanymi elementami, bo historia sztuki, jak pamiętasz jeszcze z czasu studiów, była zawsze też, czy historia właśnie architektury wnętrz była zawsze takim naszym też źródłem inspiracji niesamowitych. Mimo historycznych inspiracji we wnętrzu znalazło się wiele nowoczesnych rozwiązań.
Słuchajcie, nade mną znajduje się niesamowity sufit, w którym można ukryć oświetlenie. Ten sufit swoją stylistyką nawiązuje do szklanej szafy. A z czego jest zrobiony? Z barizolu. A co to jest barizol? Dobrze, zdradzę Wam tajemnicę Kingi. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko temu. To jest taki specjalny materiał, który można naciągnąć i tworzy spektakularne efekty. Zresztą zobaczcie sami. Czasami, Kinga, spotykam się, jak rozmawiam z ludźmi i słyszą, że jestem architektem wnętrz. O, jak super, to tutaj dekorujesz, tutaj przenosisz kwiaty, tutaj dobierasz kolory, ale to nie jest taka prosta praca, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Wiem, że przed powstaniem tego końcowego efektu musiałaś się trochę napracować, więc opowiedz, jakie były wcześniejsze propozycje. Z pierwszego wywiadu dowiedziałam się, że ulubione kolory inwestorów to są kolory kawy, ciemne brązy, właśnie takie kolory kameralne. Mhm. Takie kolory ziemi bardziej. Kolory też. Ziemi, mhm. Właśnie takie zgaszone. Szarości również, ale jednocześnie oczekują ciepłego wnętrza, prawda? Takiego, które pozwoli się tutaj dobrze czuć, zrelaksować i będzie biło przestrzenią. Ale wiem, że nie tylko zastanawiałaś się nad kolorystyką, ale również nad funkcją, że zupełnie zmieniła się funkcja tego mieszkania i to jest troszeczkę jak zadanie matematyczne z szukaniem rozwiązania na coś, na co na początku nie masz pomysłu. Niekiedy obserwując sobie folder przed zakupem mieszkania, mamy narysowany duży stół, mamy kuchnię, mamy kanapę, po czym pracując już nad konkretną skalą i wielkością urządzeń, okazuje się, że stół jest niewielki, a wszystkie wymarzone elementy kuchni, czy sprzętu AGD, czy właśnie pomysł na wyspę, nie jest możliwe do zrealizowania, bo po prostu przestrzeń jest zbyt mała. No i wtedy właśnie robimy metamorfozy. Tutaj akurat garaż stał się tą przestrzenią, w której znalazła się wyspa. No i odblokowaliśmy nieco tą część dzienną. Także oprócz wygodnej sofy, która właśnie ma tutaj pomieścić więcej znajomych, przyjaciół, rodziny, jest też stół z funkcją rozkładania, gdzie również można takie domowe spotkania, gotowanie, wspólne kolacje czy obiady właśnie w tej przestrzeni dziennej realizować. Wyjątkowy klimat domu nadają liczne źródła światła, które zostały zaplanowane już na samym wstępie prac nad projektem. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie jako dla projektanta wnętrz oświetlenie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w tak małym pomieszczeniu, jakim jest łazienka. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj tak naprawdę wszystko jest oświetlone. Począwszy od wnęk, które uwypuklają różne przedmioty, które się tam znajdują, poprzez oświetlenie sufitowe. Zwróćcie uwagę na oświetlenie sufitowe, że mamy oświetlenie ukryte. Co to oznacza? Oznacza to, że nie widzimy źródła światła, a tylko widzimy, jak to światełko się sączy, jak wprowadza nastrój. To są efekty bardzo delikatne i subtelne. Kolejnym oświetleniem, które tutaj możecie zauważyć, są punktowe oświetlenia nad wanną, co również wygląda efektownie. Można wszystko rozświetlić, można też włączyć tylko i wyłącznie oświetlenie wnęk. Zwróćcie również uwagę na oświetlenie lustra. Kinga, tak Cię słucham i sobie przypominam nasze dawne czasy, kiedy projektowałyśmy liście, kiedy chodziłyśmy na projektowania, kiedy chodziłyśmy na złomowiska. To było niezwykle fascynujące, jak na takim złomowisku się znalazło coś inspirującego. Tak, wiem, czy pamiętam zardzewiałe blachy, z których tworzyłyśmy kompozycję. Ja nasiono dębu, taki nosek. Mhm. Z tym, że to była rzeźba, już nie wiem, ja czy pamiętasz. Ja zrobiłam ważkę. Znalazłam jakieś szkło, jakieś takie, nie pamiętam, elementy samochodu. I ja tylko pamiętam, że ludzi, którzy się patrzyli na mnie, dlaczego ja wchodzę na tą górę złomu tak. Wyszukuję. Jak coś znalazłam, to po prostu popatrz tylko, jak to uczy abstrakcyjnego myślenia. I ja pamiętam, słuchaj, z podstaw projektowania moment z lutownicą, całkowite załamanie tego, że pan profesor po raz kolejny poprosił o przeróbkę elementu tej właśnie siatki listnej i wyobraź sobie, że rozgrzana cyna, no po prostu poparzyłam sobie kolano. No, także takie przygody, moi drodzy, takie przygody były na Akademii Sztuk Pięknych.
Zwróćcie uwagę na to oświetlenie dekoracyjne. Oprócz tego, że wygląda jak taka forma rzeźbiarska, jak takie planety, w których odbijają się różne struktury, to jeszcze działa na tą tapetę, która w zależności od kąta padania wygląda zupełnie inaczej. Bawcie się światłem i zawsze planujcie oświetlenie w swoim pomieszczeniu. Zauważyłam, że niezwykłą rolę w tym wnętrzu pełnią tapety. Tak, zainspirowały mnie rozmowy z panią inwestor, właśnie, która lubi wzory klasyczne, ale które delikatnie po prostu wychodzą nam wskutek działania światła. Więc na przykład za nami jest tapeta, która ma delikatny, mimo wszystko trójwymiarowy wzór, gdzie w zależności od kąta padania światła możemy dostrzegać różne odcienie beżu. Ta sama tapeta jest też w ciemnej, właśnie takiej gorzkiej czekoladzie. W korytarzu, ale tutaj też, wiesz, inne tapety miały swoje funkcje. Na przykład w łazience bardzo mi się podoba, jak połączenie płytek właśnie z tapetą. To był taki właśnie pomysł na to, żeby odciążyć nieco ściany, ponieważ nie zawsze wszystkie ściany, szczególnie w toalecie, na której nie działa woda, prawda, nie jest to miejsce narażone na wilgoć, chcemy uzyskać taki troszkę klimat przestrzeni takiej dziennej, tak? Pokoju kąpielowego. Choć co prawda to jest mała toaleta. Zdecydowanie nadaje specyficzny klimat łazience i te złote elementy, jak właśnie biżuteria, bardzo ładnie odkrywają. Inwestor jest zadowolony, bo do dziś mówi, że ciągle odkrywa tą tapetę na nowo. Roberto Cavalli. Bardzo ładnie brzmi, prawda? To jest włoski projektant, designer, bardzo znany. Ta tapeta, którą tutaj widzicie, jest jego autorstwa. Projektuje, inspiruje się piórami, inspiruje się skórami, inspiruje się również różnymi organicznymi wzorami. A czy wam się podobają? Jeżeli tak, lub jeżeli nie, to po prostu napiszcie w komentarzu. Ja jestem bardzo ciekawa. Słuchajcie, znajdujemy się w Forum Designu i tutaj specjalnie dla was znalazłam ten oto gadżet, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. Dlaczego? Być może dlatego, że kojarzy mi się z moimi dawnymi czasami studiów, kiedy robiliśmy różne rzeczy z papieru, takie origami, różne formy, pracowaliśmy nad naszą kreatywnością, a uważam, że taka lampa, która składa się z modułów, jest niesamowita i będzie dobrze wyglądała praktycznie w każdym wnętrzu, tym bardziej, że możecie również ją zakupić w innej kolorystyce. Mam nadzieję, że również wam się ona podoba. Jeżeli tak, to piszcie komentarze. I pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, i absolutnie bądźcie kreatywni. Widzimy się za tydzień.